prowadzi przed Jackiem Kojnaszkim i Jerzym Dyszem. Finałowy wyścig Pucharu Cinquecento, czwarta eliminacja Pucharu Cinquecento. Natomiast o godzinie 10 uroczyste otwarcie całych zawodów. Aby zrobić to swoje wymarzone zdjęcie. I ta narzada kolejny wyścigłe tempo. I ruchuj. Ja nie jest pan lepiej w wydatku kole. Teraz kręci. Pierwszy lider, Włodzimierz Pawluczuk przed Jakubem Golcem i Markiem Oczkowskim. Taka jest w tej chwili klasyfikacja pierwszej trójki. Na czwartym miejscu jest Zdzisław Prymora. Ja dwa, o tam. Golec jest drugi, tak, na starcie. A czwarty Zdzisław Prymora. Na piątym miejscu jest w tej chwili Jacek Kojnacki. A na szóstej pozycji Maciej Sojowy. Ale kończę. Lider Pucharu Cinquecento przesunął się do przodu. Nie daje. Odkoczy do rogoczy. Już nie zaczyna. Każdy z nich ma jednak inną technikę jazdy. Wybierają inny tor. Inaczej pokonują te zakręty. Na pierwszym miejscu Włodzimierz Pawluczuk. Jakub Golec. Jego pomysł widziałem. Rozciąga. Pawluczuk i Golec zaczynają wjeżdżać. Od Kostkiego i Grubowa. Dalej 67, 64 i 107. A więc Jakub Kojnacki, Maciej Kołopiński i Sebastian Wielkarek. I to jest w tej chwili czołówka czwartego biegu finałowego Pucharu Cinquecento. Jak to robić, że zarazim się jadę. Coraz agresywnie. Coraz odstępna jest ta walka o poszczególne pozycje. Nie tylko o tydzień, ale jeszcze drugi, trzeci, piąty.
klasyfikacji młodzieżowej, a więc zawodników w wieku do 23 lat i on też odbiera również Szuman na ten, który jest przedstawicielem konsorcjum Autotak. Bardzo prosimy również Sebastiana Mielcaka, który nazwijmy to ma zaległy puchar do odebrania oficjalne, bowiem podobnie jak w przypadku wyścigu w Kamieniu Śląskim, tak i teraz 7 samochodów odjedzie.